16 września wspominamy świętą Edytę, Ksienię. Edyta urodziła się w 961 roku w Kemsing, w dzielnicy Kent. Była nieślubnym dzieckiem władcy Anglii, Edgara Spokojnego, wówczas 18-letniego. Jej matką była święta Wulfryda, porwana przez króla z opactwa Wilton, znajdującego się w sąsiedztwie jednej z siedzib królewskich. Król musiał odpokutować swój grzech. Za karę święty Dunstan przez ponad 10 lat odmawiał królowi prawa do koronacji. Gdy tylko to okazało się możliwe, Wulfryda uciekła z powrotem do klasztoru, którego po 7 latach została przeoryszą, wraz z dzieckiem. Nie zgodziła się, po śmierci prawowitej żony Edgara, na małżeństwo z królem. To w klasztorze Edyta przeżyła lata młodości i otrzymała staranną, dogłębną edukację. Za zgodą ojca Edyta wcześniej złożyła śluby zakonne. Gdy miała zaledwie 15 lat, proponowano jej pozycję ksieni w 3 klasztorach. Za każdym razem odmawiała, decydując się na pozostanie w klasztorze Wilton, gdzie przebywała jej matka. Zgodziła się tylko na tytuł honorowej przeoryszy Wilton. Razem z matką obdarowała opactwo świętym gwoździem, mającym być zgodnie z tradycją jednym z gwoździ pochodzących z Krzyża Chrystusowego, przywiezionym przez świętą Helenę z Ziemi Świętej. W roku 978 miała proroczy sen o śmierci swojego przyrodniego brata, króla świętego Edwarda. I rzeczywiście, parę dni później został on zamordowany. Koronę królewską zaoferowano Edycie, ale odmówiła. Choć odrzucała wszelkie propozycje zaszczytów i władzy, znana była z dobrego smaku w ubiorze. Udowadniała, że można łączyć czystość i pokorę tak z królewskim strojem, jak i z zakonnym habitem. Wybudowała w Wilton nowy kościół ku czci świętego Denisa. Poświęcił go święty Dunstan, który ponoć płakał podczas Eucharystii, bowiem otrzymał wizję zbliżającej się śmierci Edyty. Tak też się stało. Edyta zmarła w Wilton 3 tygodnie później, w 1984 roku. Tam też została pochowana. Po śmierci ukazała się matce i siostrą z opactwa. Matce miała potem ukazać się jeszcze raz, opowiadając, że musiała stoczyć pojedynek z diabłem i pokonać go, uderzając po głowie. Zarówno miejsce urodzenia świętej Edyty w Kemsing, jak i Wilton były celem pielgrzymek aż do XV wieku. Jeszcze około 1420 roku powstało dzieło napisane w miejscowym dialekcie opowiadające o postaci świętej. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Edyty. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,